różne wspomnienia i skojarzenia, które skotłowały się w mojej głowie i które chciałabym w miarę uporządkowany sposób Państwu przekazać i z Wami się podzielić. Najbardziej zaintrygowały mnie, a raczej zobaczyłam jako dobrych starych znajomych, obrazy znajdujące się tutaj, w tej sali i te, które znajdują się za nami, te najwcześniejsze. To może ma związek z naszym akademickim środowiskiem historyków sztuki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie w latach bardzo chudych i bardzo trudnych szykowaliśmy podręcznik sztuki Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku. Trzeba było wszystko robić niejako od nowa, bo rzecz tyczyła historycznego Górnego Śląska. Od tego pruskiego po ten austriacki, tu na południu, i obszar na zachód od nas, a więc część czeską. Jak to wyglądało? Pani Basia Gwiazdowa, która współpracowała i jest świadkiem tego, proszę mnie poprawić, jeżeli będę coś niedokładnie mówiła. Zaczęliśmy badać, nazywać, wartościować to, co tutaj na tym obszarze, o którym zawsze mówiono, że to jest prowincja, tutaj nic ciekawego nie ma. Z tym kompleksem sądzę, że Państwo jeszcze też się stykacie. Może nie jest on już dzisiaj tak jaskrawy, jak był kiedyś, ale jest. Tymczasem mnie nie chodzi o dowartościowywanie, tylko o poznanie, jak to jest naprawdę. Te badania, które myśmy prowadzili, to były wielowątkowe. Sięgnijcie do tego wielkiego tomu, ja go nawet nie przyniosłam ze sobą tutaj. On jest znany, także nie trzeba do tego specjalnie się odwoływać. Ale zaczęliśmy odkrywać czasy II Rzeczpospolitej, czasy wcześniejsze, XIX, XVIII, XVII wiek, uczestniczyli w tym pani Irma Kozina, pan Jerzy Gorzelik, i we czwórkę żeśmy ten podręcznik naszykowali. I doszedł do tego najważniejszy bodajże rozdział dla nas dzisiaj tutaj, jak to jest w czasach nam współczesnych. Jak jesteśmy zakorzenieni w tym dziedzictwie miejscowym, środkowoeuropejskim. Jak to jest? Okazało się, że temat wielowątkowy. Dalsze badania wy Państwo będziecie kontynuowali. Bo nie na wszystkie pytania żeśmy potrafili odpowiedzieć. Wyłonił się z tego obraz takiej prawdziwej, to co Milan Kundera nazwał Europą Środkową. Z tym odniesieniem do sąsiadów, traktując ich jako swoich. I w tym wszystkim pojawiają się artyści epoki powojennej. Badano tutaj zarówno architekturę tego czasu, okazało się, że ona wcale nie jest taka zła. Po czym zajęto się sztukami plastycznymi. I tutaj pamiętam, że przyszła kiedyś pani doktor Barbara Szczypka-Gwiazda i powiada, ja tutaj mam całą grupę artystów awangardowych, którzy zaczynali już w latach 50. I pada nazwisko Urszula Broll. I zaczęliśmy śledzić tę historię. Dla mnie, powiem Państwu,
była to historia bardzo żywa. Wtedy, kiedy pani Urszula Broll zaczynała swoją artystyczną drogę, to były lata 50. Co wy o tym wiecie? Nic. Nie możecie wiedzieć. To nie zarzut. To był czas bardzo ciężki. Żelazna kurtyna była naprawdę szczelna. Ona potem zaczynała być dziurawa, potem zaczynała mieć ubytki, aż w końcu się rozleciała. Ale na to trzeba było trzech pokoleń. Te trzy pokolenia, w nich tkwi Urszula Broll. Taka wystawa w roku 50, 51, 2, 3 byłaby niemożliwa. Wykluczone. To jest sztuka zakazana. A jednak okazało się, że tędy prowadziła droga. Nie ona jedna. Był cała grupa artystów w Katowicach, którzy siedzieli skromniutko schowani w prywatnym mieszkaniu i zastanawiali się, jak to jest z tym nowoczesnym malarstwem, bo to, czego nas uczą oficjalnie, to jest jakieś takie nieprzekonywujące, płaskie, banalne. Którędy pójść? To nie było tak, że droga była jasno wytyczona. Oni szukali drogi, to widać po tych obrazach. Oni szukali swojego nowego idiomu i znajdowali go. Strzemiński, oczywiście, jego teoria widzenia, a my dodamy do tego historycy sztuki Erwina Panofskiego i zobaczenie sztuki w szerokim kontekście kulturowym. No tak, ale Erwin Panowski siedzi w Princetonie w Ameryce, a Ameryka to jest wtedy mniej więcej tyle jak na Księżycu dla nas. To, że takie dzieło powstawało w środowisku przygniecionym i właściwie nie dochodzącym oficjalnie do głosu w ogóle, jest rzeczą niezwykłą. I dzisiaj wydobywamy te obrazy, proszę zwrócić uwagę, one w większości mają kameralny, nieduży rozmiar. Nie dało się inaczej, ale przecież nie o fizyczną wielkość chodzi, prawda? I zaczyna się pojawiać nowy nurt, który dla nas, i kiedy pani Basia zaczęła to badać, okazał się daleko ważniejszy od sztuki oficjalnej socrealistycznej, prawda? I to jedno bym chciała na początek tutaj powiedzieć państwu. Ta awangarda wielkiej odwagi, także odwagi cywilnej wtedy w latach 53, 54, 5, kiedy nazwa Katowic nie istniała, bo był Stalinogród. I nikt nie mógł wtedy przewidzieć, że nastąpi przełom w 56 roku. Nastrój był taki, to już tak zostanie. I to było niesłychanie przygnębiające. Ta sztuka jest pogodna. Ona jest świetlista. Ona zupełnie inaczej widzi świat, aniżeli stalinowska rzeczywistość. A przecież taka ona była. I o tym trzeba by dziś pamiętać. To jedno. Drugie to sprawa przeprowadzki pani Urszuli Broll do Kotliny Jeleniogórskiej. A to bardzo ciekawa sprawa. Ona wyczuła ten genius loci tamtego miejsca. Byliście tam? Znacie to? To nie tylko krajobraz, to jest także dziedzictwo kultury tamtego obszaru.
romantyzm jeleniogórskiej kultury, to wszystko przecież ona wyczuła w sposób no, bezbłędny. I jeszcze coś, proszę Państwa, to może wyjdę już w sferę wielkiej historii poza sprawami artystycznymi. To są ziemie, które do Rzeczpospolitej przedrozbiorowej nigdy nie należały. To są ziemie, o których ktoś może powiedzieć obce. W 1945 roku takimi były, obce. Ludzie, którzy tam przybywali, to byli nie repatrianci, to byli wypędzeni z Kresów. Wypędzeni. Oni nie szli dobrowolnie, kazano im. I co mieli zrobić? I dzieje się rzecz zdumiewająca. My dzisiaj w trzecim lub czwartym pokoleniu po tamtych dramatycznych wydarzeniach te ziemie zachodnie, nie nazwę ich odzyskanymi, bo to propaganda, ale zachodnie, ci ludzie, którzy tam wtedy przybyli, także Urszula Broll, oni sprawili, że te ziemie zostały asymilowane, strawione, przyjęte. Ten fenomen mamy na wielką skalę we Wrocławiu, gdzie cały uniwersytet albo resztki, które zostały Uniwersytetu Jana Kazimierza, przeflancowane do Wrocławia, dały początek świetnej uczelni, która powiada tak, ale my tam mamy korzenie idące od roku 811. I mają rację. Przejęcie z dziedzictwa niemieckiego jako swoje, budowanie na nim nowoczesności XXI wieku już polskojęzycznej. To jest wielkie, wielkie osiągnięcie. Kotlina Jeleniogórska jest tego bardzo ciekawym obiektem naszych badań i naszych studiów. Jak będziecie kiedyś Państwo jechali do Zgorzelca, do Görlitz, po drugiej stronie Nysy, tam jest Muzeum Śląskie i tam sobie też możecie obejrzeć różne sprawy tyczące Kotliny Jeleniogórskiej. Od tamtej drugiej strony z kolei zobaczone, bardzo ciekawa historia. Ale mnie interesuje tutaj Urszula Broll. Dlaczego? I tu nie mam na to odpowiedzi, nie śmie nawet stawiać pytania, co ją przyciągnęło do tego pięknego krajobrazu i przyrodniczego, i kulturowego Jeleniogórskiej Doliny. Tych wszystkich obiektów kulturowych, które tam są, nie będę je wszystkie wyliczać, bo zrobi się z tego katalog zabytków sztuki w Polsce. Natomiast ten obszar, między innymi dzięki jej obecności tam, staje się, użyję tutaj takiego słowa, które wymyślił profesor Jacek Purchla w Krakowie. Umojone. Coś umoić, uczynić swoim. Coś, co jest najprzód obce, uczynić własnym. Czyli umojone. Urszula Broll umoiła Kotlinę Jeleniogórską. To tyle na początek moich rozważań. Czy możemy klaskać? Jak to jest, pani profesor? Proszę Państwa, ja chciałam jeszcze powrócić do wypowiedzi pani profesor, do tego, o czym mówiła na początku, i podkreślić tu rolę samej pani profesor w tworzeniu tych programów naukowych, uniwersyteckich, które dotyczyły spraw,
o których w owym czasie, jak ja przyszłam na uniwersytet, w ogóle nie można było jeszcze mówić o sanacji śląskiej, nie można było pisać. I nagle nasza grupa jakby odniosła się przecież do tej sztuki dwudziestolecia międzywojennego i po polskiej, i po niemieckiej stronie. I Bauhausyśmy wtedy robili, to no, była cała historia, prawda? A pani profesor Chojeckiej, nie wiem czy państwo wiecie, zawdzięczamy, że pomnik Józefa Piłsudskiego Augustyńczycza stoi w Katowicach, a nie został w dawnej Jugosławii, bo to ona osobiście zabiegała o to, żeby sprowadzić ten pomnik. To słuchajcie, to była historia straszna, bo pani Basiu, to była historia, wy powiecie, takich rzeczy nie ma, a jednak. Pojechałam, to był rok 89, słuchajcie, tuż po wyborach, jesienią. Pojechałam do Klaniec, to jest w Chorwacji. Tam było uzgodnione, żeby ten pomnik zabierzemy do Katowic. Ale to było przecież dzieło no, Michała Grażyńskiego, ówczesnego wojewody, prawda? Ja jednej rzeczy nie miałam, jadąc tam, ja nie miałam kwitu, dokumentu, że ten pomnik został zapłacony. I powiem wam, jechałam z duszą na ramieniu, jak ci Chorwaci powiedzą tak, droga panie, my wam to damy, ale proszę udowodnić, że wyście to zapłacili. 350 tysięcy przedwojennych złotych to były straszne pieniądze. Ja tego nie mam, ale oni nie pytają. Jak już podpisaliśmy wszystkie dokumenty, jak jużmy wszystko już załatwili, mają to załadować, ja się biorę, odważyłam się, mówię, panowie, nie żądaliście ode mnie poświadczenia, że to zostało w 1939 roku zapłacone? Ależ droga pani, oni się śmieją, ci Chorwaci, przecież my wszystko wiemy. Tak, bo my wiemy, proszę pani, Augustyńczycz był wielkim patriotą. On te pieniądze wielkie z Polski, które dostał, przekazał zaraz na początku wojny na zorganizowanie komunistycznej partyzanckiej Józefa Broz Tity. Dobrze, że tego dziadek nie słyszał. A też te wszystkie wydarzenia dziejowe, w czasie których przyszło no, tworzyć pani Urszuli, żyć, w pewnym sensie też wpływały na charakter jej twórczości, bo tu pani profesor wspominała o tym założeniu grupy ST53. Prawda? To była pierwsza awangardowa grupa w Polsce w ogóle. W Katowicach jako pierwsi, w ówczesnym Stalinogrodzie, prawda? Studenci jakby zbuntowali się przeciwko tym programom nauczania i zwrócili się, no, jako wzór przyjęli tą teorię widzenia Strzemińskiego. To niech pani weźmie pod uwagę, pani Basiu, że Strzemiński w 50 roku został wyrzucony z Akademii. No właśnie, chciałam o tym powiedzieć. W Łodzi i był bez pracy. Nie miał z czego żyć. Wtedy właśnie Picasso, Leger, Braque, stali sieci artyści tymi wzorcami. Próbowali przeciągnąć, tak. Bo zrobili przecież Gołąbka pokoju. A prawda? No właśnie. Tak. Tak, ale już z Gernikę tego się zrobić nie dało. Nie dało, no. I w tym pierwszym okresie to rzeczywiście było zwrócenie uwagi głównie na nowoczesną formę. Ale już wtedy mnie się wydaje, wystarczy dokładnie pooglądać sobie obrazy te wczesne z tego czasu, że Urszula Broll miała niezwykłe wyczucie koloru, wrażliwość na kolor i to taki budzący emocje, powiedziałabym, kolor. I przecież później jakby te zainteresowania poszły w inną stronę, w
w kierunku, to chyba był 63 rok, tak? Ta wystawa, gdzie ona wystawiła swoje te obrazy, przedmioty w nawiązaniu do malarstwa materii z kolei, gdzie zaczęła się interesować też tą taką ciężką, bezkształtną materią, która formowana była grubo, pastowo. I to już zupełnie inny styl się narodził wtedy. Powiem Państwu jeszcze jedno. Myśmy ją tutaj, jako artystkę, ceniąc bardzo jej katowicką genezę, nie tylko w podręczniku sztuki górnośląskiej prezentowali, ale ona też w tym tomie Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 45-75 znalazła mocny wyraz. Zwracam Państwu uwagę na tę publikację, która staraniem Stowarzyszenia Historyków Sztuki została wydana. Tutaj pani Dudek Bujarek jest przecież tego inicjatorem. I poza faktem, że tutaj jest cały duży rozdział o tym budynku, w którym się znajdujemy i jego historii, aby móc się zaprezentować, trzeba mieć własny pawilon wystawowy. Historia od początku do dzisiaj. To przy okazji zwracam uwagę. Tu są dwa bardzo ważne artykuły Eweliny Krzeszowskiej o Urszuli Broll i Andrzeju Urbanowiczu. I drugi, ST53, awangarda w dobie socrealizmu. Awangarda w dobie socrealizmu. Na te dwa bardzo ważne artykuły zwracam Państwu uwagę. To jest publikacja z 17 roku, pokłosie sesji, która się odbyła w Katowicach. I tam temat Urszuli Broll był jednym z ważnych wątków, który się przewijał przez te powojenne, zdawałoby się, bardzo siermiężne i trudne dzieje powojenne. Co prawda... Tutaj mamy przecież... Co prawda Urszula już od 2 lat jest nieobecna jako żywa osoba wśród nas, to jednak może spróbuję zrobić coś takiego, że na chwilę jednak ożyję tutaj. Bo oczywiście sztuka, artysta, wrażliwość, twórczość i tak dalej, to wszystko bardzo się liczy, ale przede wszystkim autorka tych dzieł, większości dzieł na tej wystawie była osobą bardzo, ale to bardzo żywą, zarówno w sensie artystycznym, jak i w sensie osobistym. Przez lata, długie lata naszej przyjaźni mogłem tego doświadczać bezustannie. Również wtedy, kiedy wyprowadziła się z Katowic, zresztą podobnie jak ja, tylko że ona wybrała sobie Karkonosze. Powód zresztą tego wyboru byłby może tematem na dłuższą opowieść i niekoniecznie miał on takie uzasadnienie historyczno-kulturowe, ale to, jak powiadam, osobny temat. Formalnie pierwszy raz dotknąłem ręki Urszuli Broll w roku 1967. To była wczesna jesień, wrzesień, może październik. Ale oczywiście była już dla mnie osobą ogromnie, bardzo dobrze znaną, ponieważ jako taki młody, smarkaty adept sztuki podglądałem
aktywność całej grupy ST53, która właściwie składała się z samych gwiazd. Bo to był i Zdzisław Stanek, znakomity malarz, którego uwielbiał Julian Przyboś i pisał peany na jego cześć. To był Klaudiusz Jędrusik, bardzo interesujący, nieco osobne indywiduum artystyczne. To był Hilary Krzysztofiak przez jakiś czas, zanim nie wyprowadził się z żoną Krystyną Miłotworską do Warszawy, a następnie opuścili Polskę. To był Tadeusz Ślimakowski, rzeźbiarz i malarz. No, ale przede wszystkim damy, siostry obrębianki, dwie, Maja i Gabriela. Jedna, Maja, została żoną Sławomira Mrożka, Gabriela żoną Andrzeja Wajdy, jedną z niezliczonych żon Andrzeja Wajdy. I wreszcie Urszula Broll. Jej miejsce na samym końcu wcale nie oznacza, że była wśród nich ostatnią. Wręcz przeciwnie. Na tych wystawach, ja mogłem tutaj jakieś nazwisko pominąć, takie mam uczucie, że ktoś jeszcze tam w tej grupie ST53 był. Oczywiście był Gajda i ktoś tam, nieważne. Wszyscy oni byli naprawdę warci pamięci i uznania. Niestety, tak się stało, że po pierwsze, taki troszkę pokątny charakter ich działalności, to znaczy wystawianie obrazów w mieszkaniach prywatnych, spotkania na niwie prywatnej, sprawiły, że ten dorobek gdzieś tak się rozpraszał, że dzisiaj właściwie tych obrazów, a szczególnie Zdzisława Stanka i szczególnie Urszuli Broll, który może chciałbym zobaczyć raz jeszcze z takim samym rezonansem duchowym, z jakim to oglądałem w swoim czasie, to znaczy w późnych latach 50., że niestety gdzieś się to rozproszyło, że zostały tylko takie interesujące, ale jedynie resztki tego wspaniałego artystycznego, tej uczty, która się wtedy dokonywała, jak gdyby wbrew oficjalnej polityce kulturalnej czy artystycznej, bo w Katowicach właściwie władze nie były tym zainteresowane, aby wspierać ten rodzaj faktów. Tu muszę jeszcze dodać o nie dającej się przecenić roli wybitnego reżysera teatralnego, Konrada Swinarskiego, który we wczesnych latach 50. był uczniem, troszkę takim prywatnym uczniem Władysława Strzemińskiego i podbierał albo pożyczał od Strzemińskiego takie zalążki jego późniejszego dzieła, które ukazało się pod książkowym tytułem Sztuka widzenia. To były takie próby analizy historyczno-estetycznej Strzemińskiego, który badał pewne prawidłowości sztuki nowoczesnej. I te skrypty, te luźne pisma Strzemińskiego, Swinarski, który był bardzo bliskim przyjacielem Urszuli Broll, przywoził do Katowic i one stały się taką płaszczyzną wspólnej pracy, już to teoretycznej, już to praktycznej. Praktycznie to wyglądało tak, że fascynacja Strzemińskiego, szczególnie kubizmem, oczywiście odbiła się na twórczości tych młodych jeszcze wtedy, lata 40., 50., artystów. Tego tutaj ślady na tej ścianie można zobaczyć. Ale oczywiście Strzemiński był doktrynerem, był człowiekiem
No, ja nie chcę wytykać już tego faktu, że Strzemiński nie miał jednego oka, czyli miał bardzo osłabioną percepcję optyczną. Jego analizy optyczne sztuki barokowej są gruntownie chybione. Nieważne. Ważne jest to, że to rzucone przez niego ziarno gdzieś tam w odległym od Łodzi Śląsku, na Górnym Śląsku, wykiełkowało, zaowocowało i zaczęło żywo pracować. Oczywiście ten prymat Strzemińskiego nie utrzymał się tak zbyt długo w temperamentach artystycznych członków grupy ST53. Szybko te drogi się tam porozchodziły. Jedni byli wierni tej doktrynie do końca, jak Klaudiusz Jędrusik, inni jak Zdzisław Stanek poszedł w zupełnie inną stronę, jeszcze inni jak Urszula Broll również w inną stronę, rzecz się rozsypała. Ale gdy po raz pierwszy spotkałem Urszulę Broll jako rozmówcę, jako człowieka, to oczywiście była ona już bardzo wybitną, chociaż nie całkiem formalną, sławą artystyczną Górnego Śląska, ale nie tylko. Mówię, tu podkreślam ten Górny Śląsk, dlatego że właściwie życie artystyczne Górnego Śląska zawsze było tak w odczuciu kulturalnej Polski, takie trochę takie nieważne, takie lekceważone, bagatelizowane. Do dziś dnia zresztą boje o oddanie pełnego honoru grupie ST53 trwają. Ta grupa bardzo rzadko jest wymieniana w antologiach sztuki, powojennej sztuki polskiej. Tak jak gdyby to w ogóle do Polski nie należało. I być może rzeczywiście do Polski nie należy. Ad vocem. Tak. Strzemiński. Proszę Państwa. Proszę Pani Profesor. To tylko wrzucę bokiem, bo potem zapomnę o tym. Otóż pamięć i prestiż trzeba zbudować i zrobić. Tego sam artysta nie uczyni, to nie jego rola. To jest rola tych, którzy są menedżerami kultury. I do nich adresuję ten adres teraz. Zwróćcie uwagę, co się stało ze Strzemińskim. W tej chwili Łódź jako centrum postindustrialnego miasta w skali europejskiej jako swoją wizytówkę daje Strzemiński Kobro. Czy myśmy to zrobili z innymi? Nie. Myśmy coś nie zauważyli, że to trzeba wyreżyserować. Muzeum Sztuki w Łodzi stoi pod znakiem Strzemińskiego i Katarzyny Kobro. I to są nazwiska, które dzisiaj są poza wszelką dyskusją. Ale my tych artystów znakomitych mamy daleko więcej. O jednym z nich dzisiaj tutaj mówimy. Tutaj nie uczyniono jeszcze tego, co Strzemińskim uczyniono jako znak rozpoznawczy Łodzi. A my surowiec do tego mamy. No tak, no ale robimy co możemy i jest coraz lepiej. Jakkolwiek nie, jeszcze do zrobienia wiele zostało. Ale ostatecznie oddając wszelkie zasłużone honory menadżerom kultury i sztuki, powiedzmy sobie szczerze, że każdy twórca, każdy artysta jest ostatecznie sam. Jest ostatecznie tylko jednostką zdaną na potencjały swojej inspiracji, swojej odporności, swoich możliwości. A wracam do tego 67 roku, bo to bardzo ciekawe. Już wtedy Urszula Broll była żoną ojca,
tego niegdyś młodego człowieka. Młody człowiek już zresztą był na świecie wtedy, bo pamiętam, że Rogerze, przywitałem się z tobą, w pewnym sensie optycznie przynajmniej, ale byłeś jeszcze... Nie pamiętam. Tak, możesz, masz prawo tego nie pamiętać. Było to bardzo osobliwe spotkanie, ponieważ od jakiegoś czasu ja prowadziłem taki dyskusyjny klub filmowy, do którego sporadycznie Urszula Broll była miłośniczką filmu w każdej postaci. Sporadycznie tam zaglądali z Andrzejem Urbanowiczem. Tak żeśmy się optycznie znali już, ale praktycznie umawialiśmy się wielokrotnie na takie bardziej prywatne spotkania. To tam się odkładało, aż wreszcie któregoś dnia w bardzo takich zabawnych okolicznościach, o których nie będę mówił, trafiłem na Pustkowie właściwie twarzą w twarz na Andrzeja Urbanowicza i uznaliśmy, że to już jest ostatni powód, żeby się wreszcie spotkać. I rzeczywiście nazajutrz albo za któregoś z następnych dni udałem się z wizytą do państwa Urbanowiczów, Broll Urbanowiczów. Było to dla mnie doświadczenie bardzo ciekawe, ponieważ Andrzej wówczas przechodził jakiś kryzys artystyczny i nie malował. Robił różne takie próby nieznaczne, ale ciągle szukał czegoś, co by pozwoliło mu szerzej rozwinąć skrzydła. Urszula była świeżo upieczoną matką, ale mimo to jakoś heroicznie, tak pomiędzy pieluchami a stołem do pracy potrafiła, jestem pewny, że nie jedna z akwarel, ale to te, które są w sali poniżej, że powstawały właśnie w tym czasie, gdzieś w roku 66-7. Malowała, ale była oczywiście panią domu, matką, kobietą, a być kobietą to nie takie łatwe jak być mężczyzną, to o wiele trudniejsze. Ale ich mieszkanie to po prostu była jakaś dziwne laboratorium. Andrzej Urbanowicz fascynował się wówczas alchemią, o której mówił alchimia. Studiował, miał zresztą bardzo bogaty zbiór książek z zakresu ezoteryki, okultyzmu, alchemii, magii i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w oparach, kłębiących się oparach werniksów i farb, na poddaszu bardzo nobliwej, osobliwej kamienicy katowickiej, pełnej, tak jak tutaj są belki betonowe, tam były wiązania dachowe z drewnianych belek, takie jeszcze z końca XIX wieku, jak to na strychach. No, wszedłem tam w tą przestrzeń z bardzo takim poważnym uczuciem, że oto wchodzę w coś niezwykłego, w coś niezwykle tajemniczego, no użyję tego słowa, choć może nie należałoby, magicznego. No i tak się to zaczęło. Tak to się zaczęło, nasze kontakty, ponieważ mieszkaliśmy dosyć blisko siebie, także wcześniej dosyć szybko się jakoś porozumiałem z Andrzejem. Szybko nawiązaliśmy współpracę. Zaczęliśmy zajmować się wspólnie studiowaniem ksiąg, tłumaczeniem ich na język polski, bo większość była obcojęzyczna. Nielegalnym ich kolportowaniem w postaci nieocenzurowanych maszynopisów. Malowaliśmy wspólnie obrazy. Spotykaliśmy się przede wszystkim często. Dokształcaliśmy się nawzajem. No przede wszystkim ja się dokształcałem przy nich, ponieważ Andrzej był
pewnego rodzaju erudytą w swoich dziedzinach, a ja zaledwie byłem początkującym, smarkatym, debiutującym artystą. Skończyłem studia dopiero w roku 70, czyli nasza przyjaźń już była bardzo dojrzała w tym 70 roku. I zresztą muszę powiedzieć, że tym zasobom wiedzy, książek i doświadczenia, jakie spotkałem w osobach Urszuli Broll i Andrzeja Urbanowicza, bardzo wiele osobiście zawdzięczałem sam w późniejszym życiu. No, trwało to i trwało, ale przede wszystkim przybrało pewne ramy takie. Andrzej Urbanowicz miał pewien talent, pewien taki dryk organizacyjny. Potrafił szybko jakoś zrobić porządek w sprawach międzyludzkich, w jakichś grupach. I bodaj jego pomysłem było to, abyśmy zaczęli się spotykać regularnie w ramach takiej akcji autodydaktycznej, czyli takiej samokształceniowej, zadając sobie obowiązek pewnych lektur, studiów pewnych tematów, a następnie przy takich spotkaniach wzajemnej wymianie tych duchowych dóbr. No, jakie to były tematy? No, przede wszystkim te tematy to były takie jak ulubiona alchemia i magia Andrzeja Urbanowicza, ale też, bo Urszula z kolei miała inne słabostki, należały do nich filozofia Krishnamurtiego, ale też i pewnie za sprawą Jerzego Prokopiuka, który był częstym gościem w ich domu, antropozofią Rudolfa Steinera oraz innymi różnymi dziwactwami, które w epoce rozumu, w epoce racjonalizmu właściwie uchodziły za anachronizm, za dziwactwa, za rzeczy już dawno wykluczone poza obszar zainteresowań intelektualnych. Nowy Faust. No, takich faustycznych jeszcze elementów nie dotykaliśmy, chociaż bywało blisko. Niemniej wspomina pani o tym. Tak, no była też tam inicjatywa filmowa, ponieważ w tym gronie, na które składała się Urszula Broll, Andrzej Urbanowicz, Zygmunt Tuchlik, Antoni Halor i mówiący te słowa. Antoni Halor był reżyserem filmowym. W związku z czym też i pojawiła się to taka pokusa, żeby zrealizować jakiś taki o ezoterycznej treści film, który zresztą nigdy nie powstał. Zostały tylko takie skrawki, resztki niezmontowane. Jedyna rzecz cała, która się zachowała, to chyba i ona była tutaj eksponowana w tych salach, to zachowała się partytura muzyki do tego filmu na takiej długiej wstędze napisana przez Zygmunta Stuchlika. I ona była tutaj pokazywana. No ale to zostały tylko jakieś fotosy, resztki, do tego w sumie nie doszło. Natomiast po tej całej serii różnych takich spotkań niewykluczone, że za pewnym pomysłem, jaki nieświadomie podsunąłem Andrzejowi Urbanowiczowi, mianowicie ja, był taki zwyczaj, żeśmy się obdarowywali różnymi malowidłami, rysunkami. Zresztą bardzo wiele wykonywaliśmy wspólnie w tym pięcioosobowym gronie.
taki obraz, który był właściwie taką rejestracją pewnych obrazów sennych, jakie mi się zdarzyło. Tak, to był taki obraz namalowany. On zresztą jest reprodukowany w tym takim wydawnictwie pod tytułem Oneiron. Obraz na czarnym tle, pewna ilość, kilkadziesiąt takich ideogramów, takich powiedzmy onirycznych, sennych. Być może dlatego również na formacie 70x70 na czarnym tle postanowiliśmy na apel Andrzeja Urbanowicza wykonać w ilości liter alfabetu polskiego pewną ilość czarnych kart, które zajmują tylną ścianę tej sali wystawowej. Trwało to tak bez mała półtora roku, czy też trochę więcej. Te karty krążyły pomiędzy nami. Każdy tam mógł coś dorysować, domalować swoje. No i w ten sposób powstała taka całość. Takie nasze wspólne dzieło, z którym zrazu nie bardzo wiadomo było, co zrobić. No na zaproszenie kierującego Galerią Współczesną w Warszawie Janusza Boguckiego zdecydowaliśmy się to tam, ale po wielu komplikacjach zabawnych, o których nie będę tu opowiadać, zdecydowaliśmy się to tam pokazać. Później jeszcze z inicjatywy Antoniego Halora została przynajmniej część tych obrazów została pokazana w jakiejś galerii w Siemianowicach Śląskich. Ale później jeszcze powstała idea pokazania tego przy jakiejś okazji, tylko zażądano od nas, żebyśmy się jakoś nazwali. Dopiero wtedy, i to był już rok 72, uznaliśmy, że no nazwiemy się grupą Oneiron. Nazwa bardzo zacna, bo apelująca, odwołująca się do greckiego słowa sen, a sen zawsze był w naszym gronie w cenie, jako źródło inspiracji, jako żywa w każdym człowieku, żywa potencja wyobraźni, bo sny mają wszyscy i sen jest, czego nie przegapili ani Freud, ani Carl Gustav Jung, jest bardzo żywym źródłem całej naszej psychiczności. No i tak powstała grupa Oneiron i w tym momencie ja sobie pozwolę urwać i proszę dalej. Według mnie Urszuli Broll to było pojawienie się geometrii w jej sztuce. I to w tym okresie ona zaczęła tworzyć mandale. Tu pani nam opowie o tym, ale te mandale właściwie też powstawały pod inspiracji Jungiem, to raz, bo też mandale mogą być wschodnie i zachodnie, prawda? Geneza mandali jest wschodnia, natomiast zachodnie powstawały z zainteresowań filozofów, socjologów, psychologów i między innymi właśnie Junga, który tworzył, zajmował się mandalami tak zwanymi terapeutycznymi, tak? Dobrze ja to mówię? Tak, zgadza się. Właśnie, ale tu tak, pani ma pewno dużo na ten temat do powiedzenia. Ja chciałam też tutaj przemówić jako głos takiego młodszego pokolenia, tak? Bo ja muszę przyznać, że nie znałam niestety, nie miałam tego zaszczytu i przyjemności, żeby poznać Urszulę Broll osobiście. W związku z tym znam ją tylko w formie zapośredniczonej, czyli po prostu przemawiała do mnie poprzez swoje obrazy, poprzez swoje dzieła sztuki. I tak jeszcze nawiązując do tego, co tutaj mówiła wcześniej profesor Chojecka, myślę, że my jesteśmy już tym też pokoleniem, które bez uprzedzeń podchodzi rzeczywiście do tej kultury śląskiej, prawda, górno- i dornośląskiej. Wręcz teraz obserwujemy taką modę na śląskość, prawda? Pewnie państwo to też zaobserwowali, zresztą ostatnią taką manifestacją tej mody była nagroda Nike dla
dla Kajś, prawda, Zbigniewa Rokity. Być może państwo czytali, jeśli nie, to polecam tę książkę. I jeszcze druga pozycja to jest Karoliny Kuszyk, po niemieckie, też znakomicie napisana książka, prawda? Zresztą... Tak, zresztą pani profesor jest jedną z bohaterek książki Zbigniewa Rokity, tak? Zgadza się? Jest pani profesor, pojawia się na tych kartach tej książki. Okuszyk, tak, tak. Ona właśnie opisuje w swojej książce po niemieckie jako umojenie, przejęcie, wkorzenienie się w obce podglebie kulturowe, które staje się własnym. To właśnie, ona właśnie używa tego terminu. A tak, wspominamy dlatego, bo ta książka wyszła w tej samej oprawie. Wydawnictwie Czarne, tak, zgadza się. Zgadza się, tak. Karolina Kuszyk tam pisze głównie o przedmiotach, prawda? W jaki sposób w tych przedmiotach zaklęta jest też ta pamięć, tak. Serwetka, garnuszek pozostawiony z jakimś dziwnym, obcojęzycznym napisem, nic nie rozumiem z tego. I tak dalej, i tak dalej. Tak, ale to tak na marginesie. Wracając do mojego spotkania z Urszulą Broll, ja studiowałam w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, natomiast pracuję w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. Muszę się przyznać, że nie znałam wcześniej tej artystki do momentu, kiedy zostałam zaproszona do współpracy przy wystawie w Warszawie, czyli przy tej warszawskiej odsłonie wystawy Atma znaczy oddech, tak? Dzięki której wydaje mi się, że Broll została przywrócona polskiej historii sztuki i już mam nadzieję na zawsze ostatecznie, definitywnie weszła do tego kanonu, tak, polskiej powojennej historii sztuki, dzięki temu ogromnemu wysiłkowi wszystkich osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. No i tak, zostałam zaproszona do napisania tekstu, do katalogu o mandalach Urszuli Broll, których wcześniej, no, przyznaję się, nie widziałam. Tak? I spojrzałam na te prace i takie moje pierwsze wrażenie, impresja była taka, że one są niesamowicie skromne. Te prace są skromne i że to jest taka kategoria, która jakby dzisiaj nie jest doceniana w sztuce, tak, we współczesnej sztuce, że artysta, też gdzieś tutaj się to już pojawiło, prawda, musi umieć się wypromować albo musi mieć przynajmniej osoby, które tego artystę wypromują. Dzisiaj taka figura dominuje artysty celebryty, prawda? Tak gdzieś światy się tam zlewają ze sobą, świat celebrycki i świat artystyczny. I że te prace powinny być spektakularne. Artysta powinien brylować na salonach i też umieć opowiadać o swojej twórczości. A Urszula Broll wydawała mi się tego zaprzeczeniem i przez to była, dla mnie było to bardzo pociągające, tak na pierwszy rzut oka. I druga rzecz, na którą zwróciłam uwagę, to była taka też żelazna konsekwencja, prawda? Że to było jakby tworzenie tych samych form przez te bez mała 40-lecia konsekwentne i to też jakby zaprzecza takim dzisiejszym wyobrażeniom o artyście. To jest taka jakby przednowoczesna trochę figura artysty. Tak? Artysta, który musi być kierowany ciągle tym imperatywem nowości, tak? Że to musi być nowe, to musi być coś nowego, zaskakującego cały czas. A tutaj tego też nie było. I następnie zaczęłam zastanawiać się, jak w ogóle o tym pisać, tak? Bo państwo tutaj widzieli mandale i to nie jest łatwy materiał do analizy na pewno, ponieważ one wymagają jakiejś takiej pokory, tak? Musimy pogodzić się z tym, że my tego nie zrozumiemy do końca, że są jakieś granice naszego poznania. A z drugiej strony jednak taka pokusa się pojawia, żeby jakimś to kontekstem obudować, jakimś takim obudować to teorią, tak? Jak my historycy sztuki współczesnej mamy to w zwyczaju, ale żeby tego nie przygnieść też tą teorię, tak? Żeby tego nie przegadać. I to jest ta trudność właśnie w pisaniu o twórczości Urszuli Broll, ponieważ można jakby powtarzać ten język subtelny wypowiedzi, ale można też wykroczyć trochę poza ten język, którym ona sama się posługiwała, żeby otworzyć tę pracę na jakieś inne znaczenia. No i teraz cała przyjemność pracy mojej z tą twórczością polegała na tym, że jak zwykle potrzebuję jakiejś takiej metody, tak, że musimy wypracować sobie metodę, żeby o czymś pisać, coś analizować, to w tym przypadku tą metodą była intuicja. I to się świetnie sprawdzało, to znaczy im więcej czytałam, to tym bardziej się okazywało, że te kropki jakby same się łączą, tak? I napotykałam na jakieś kolejne tropy i to stworzyło taką konstelację, taki właśnie obraz migotliwy, taką mapę, która wydaje mi się, że też mandale jakby odzwierciedlają właśnie tą taką konstelację skojarzeń, która gdzieś tam się pojawiła w mojej głowie. No i takim punktem wyjścia
było dla mnie samo pochodzenie Urszuli Broll, o którym też tutaj była mowa właśnie, tak, i Śląsk. I tożsamość Ślązaków, tak, jako taka bardzo niejednoznaczna i też taka, której często coś narzucano z góry, prawda, że ta wielka historia decydowała, kim my jesteśmy. I żeby, tak żeby wiedzieć, kim jesteśmy, musieliśmy sami tą tożsamość w sobie pielęgnować. I to była taka tożsamość, którą nosiło się zawsze w sobie. I wydawało mi się, że to, że Urszula Broll wychowana była w takiej kulturze dwujęzycznej, tak, to też powodowało, że miała ten taki synkretyzm kulturowy, właśnie tą wielokulturowość miała we krwi. I później, że ją ciągnęło do tych kultur Dalekiego Wschodu, tak, jakoś to też było z tym powiązane, że była taką wędrowczynią intelektualną i duchową, prawda, że gdzieś to z tą śląskością było splecione. To jest pierwsza rzecz. I tutaj ta kategoria nomadyczności właśnie jakoś tam mnie zaczęła interesować. I ona z kolei naprowadziła mnie na teksty takiej filozofki Rosie Bray-Doughty, która mówiła o nomadyczności, ale właśnie w sensie takim intelektualnym i duchowym. Że można być nomadem, można być podróżnikiem, takim tułaczem trochę też, tak? Tułaczem, ale nie przekraczając w ogóle żadnych granic, tak, że można nie przekraczać granic kontynentów, tak, państw i wędrować, tak, wędrować po prostu w głąb siebie, wędrować i odbywać te wędrówki. I co ciekawe, taki podmiot nomadyczny u Rosie Bray-Doughty jest bardzo osadzony w teorii feministycznej. No i teraz, ponieważ ta wystawa została zainicjowana przez Fundację Katarzyny Kozyry, prawda, która promuje sztukę kobiet, te wątki także stały się dla mnie tutaj istotne. I znowuż w przypadku Urszuli Broll ten feminizm jest takim feminizmem, który lubię, czyli taki feminizm niewykrzyczany, feminizm wyszeptany bardziej. I też pewnie to rzutowało na to, że Urszula Broll gdzieś tam funkcjonowała na marginesach polskiej historii sztuki, że jej się nigdzie nie dało zaklasyfikować, prawda? Bo awangarda jest taka wykrzyczana. W awangardzie są manifesty, prawda, i ta sztuka feministyczna już w latach 70. gdzieś w Polsce rozkwitała. Znamy twórczość Ewy Partum, prawda, czy znamy twórczość Minińskiej Bereś, prawda. Natomiast Urszulę Broll byśmy nie zaklasyfikowali raczej do tego grona. Nieco wcześniej, Tamara Łempicka chociażby. Tak, na przykład, też tak. Mhm. W każdym razie ten feminizm był taki w tej twórczości wyrażony nie wprost, natomiast wydaje mi się, że on się objawiał na przykład w tych małych formatach prac, które już tutaj zostały wspomniane, że to oczywiście to było polityczne, ale z drugiej strony małe formaty są charakterystyczne dla sztuki kobiet, prawda? Też to wynikało ze względów bardzo pragmatycznych, ponieważ kobiety, tak w historii sztuki jeszcze mówimy tutaj o nowożytności, prawda, czy w wieku XIX, nie miały możliwości, właściwie niewiele się zmieniło od tego czasu, ale powiedzmy, jest nieco lepiej, nie miały możliwości poświęcenia się sztuce w pełni, prawda? No jeżeli były artystkami, no to była gdzieś taka właśnie twórczość z doskoku i dlatego nie mogły tworzyć sztuki wielkoformatowej, tak? Bo to wymagało nakładów czasu oraz przestrzeni do tworzenia, tak? Również. I artystki zwykle tworzyły prace skromne, małe, w technikach niedocenianych, w tej takiej hierarchii akademickiej też. Tam nie pojawiały się takie wielkie tematy, prawda, jakieś wojny, sceny historyczne, tylko były to martwe natury na przykład i portrety. No i też stąd wynika to, że w muzeach mamy bardzo mało dzieł sztuki kobiet. Nie dlatego, że tych kobiet procentowo było mniej, bo wcale tak nie było, ale dlatego, że muzea po prostu nie zakupywały tych prac, bo one nie należały do tego takiego spektrum tych tematów, które były wówczas doceniane, tak? No i to były właśnie prace małe w takich niespektakularnych technikach i formach. I mandale też mi się z tym skojarzyły, zwłaszcza, że właśnie tutaj też tak jak już zostało wspomniane, Urszula Broll tworzyła te prace gdzieś tam między takim codziennym krzątactwem, tak? I one były, jak to mówię, wyrwane takiemu potocznemu istnieniu, tak? I były, tak, można powiedzieć, boleśnie splecione z taką materią, z tkanką życia codziennego. I właśnie ich feminizm manifestował się w tym, że
one były wyrwane właśnie takiej pragmatyce istnienia, tak? Że one były zupełnie niepragmatyczne i to było takie skupienie się na sobie. To był taki moment wyrwany, mówię, tej rzeczywistości, która obarczona była różnymi obowiązkami i to była taka chwila dla Urszuli Broll, tak? Więc ten aspekt feministyczny i kolejny kolejny aspekt, który mnie zainteresował i który nazwałam sobie takim projektem, chociaż nie lubię tego słowa, nie wiem, takim przedsięwzięciem może emancypacyjno-egzystencjalno-politycznym, tak? I wydawało mi się, że te prace, zresztą działalność w ogóle grupy Oneiron miała do pewnego stopnia też taki charakter polityczny, ale również była to polityczność nie wprost, tak? Polityczność w sensie takiego pielęgnowania wolności umysłowej, prawda? Znajdowania jakiejś takiej wentyli wolności w tym systemie zniewolenia. I ta polityczność wyrażała się także w tej jej duchowości buddyjskiej, tak? W duchowości buddyjskiej, która w tej takiej zmodernizowanej formie, w tej nowoczesnej formie nie oznacza jedynie takiego skierowania do wewnątrz, prawda? Takiego skupienia się na sobie, ale też ma znaczenie polityczne, intersubiektywne, też chodzi o zmianę społeczną, tak? I mimo, że może się wydawać, że te prace były takie bardzo osobiste, to ja jednak zobaczyłam w nich coś, co ma wpływ także na rzeczywistość zewnętrzną, ponieważ one są intersubiektywne, tak? One dialogują w jakiś sposób z odbiorcami i przez to zmieniają tego widza, tak? Wpływają też na jego wyobraźnię, a wyobraźnia jest tym, tak? Co kształtuje naszą rzeczywistość polityczną i społeczną. No i znowu to z kolei spotyka się z czymś, co nazywamy dzisiaj współczesną kulturą wizualną, czyli obrazoznawstwem, tak? Czyli wiara w to, że obrazy mają po prostu jakąś sprawczą moc, tak? Że to nie tylko to, że żyjemy w ikonosferze i ona ma wpływ na nas, ale na to, że obrazy mogą coś mówić, ale mogą też być źródłem wiedzy. I ja tutaj też tak odczytuję te prace Broll, że one były takim narzędziem, prawda? Narzędziem do samopoznania, że one są nie same w sobie istotne, tylko jest ważne to, że one były taką impulsem do tych ćwiczeń duchowych, prawda? No i tutaj Jung się kłania, zresztą to Jung jest tutaj też, można powiedzieć, takim prekursorem trochę współczesnej kultury wizualnej, ponieważ dla niego obraz miał ogromne znaczenie kulturotwórcze. No i też nasza psychika, czy to jakieś konflikty wewnętrzne, tak, też przejawiały się właśnie w obrazach, tak? I on tą doniosłość obrazu zauważył i potraktował obraz na serio. Potraktował obraz na serio, to nie tylko obraz, taki obraz kulturowy, tak, który podlega analizie w historii sztuki, ale właśnie też te takie obrazy podejrzane, czyli obrazy właśnie wyimaginowane, obrazy senne, o których tutaj była mowa, tak, czy jakieś wizje również. I że to może być źródłem poznania i to może być też takim podwalinami wiedzy naukowej. I to jest ciekawe u Junga, który jakoś tak wydaje mi się gdzieś tam nie jest doceniany tak bardzo jak Freud, aczkolwiek ja widzę renesans w tej chwili Junga wśród studentów. Zresztą tutaj jeszcze miałam wspomnieć o tym, że ostatnio recenzowałam pracę dyplomową o Urszuli Broll, o inspiracjach jungowskich właśnie w twórczości Urszuli Broll i teraz mam studenta, który chce pisać pracę o grupie ST53. 53, tak? A w ogóle no przepraszam, wtrącę, bo właśnie Urszula Broll ostatnimi czasy stała się modną artystką wśród wszystkich studentów historii sztuki, bo tak słucham, u nas powstała praca o mandali, świetna zresztą i tam jeszcze chyba ze dwie prace recenzowałam później właśnie o Urszuli Broll. Ja myślę, że ja się rozgadałam. To było jeszcze bardzo cenne. Tak. Koniecznie. To byłoby cenne. To może jeszcze dokończę, dobrze? Tak, w każdym razie chodziło mi w tej wypowiedzi o to, żeby jakoś uspółcześnić tą Broll, żeby jakoś wpisać ją w kontekst współczesności też.
kiedy dzisiaj wydaje mi się, że ten buddyzm generalnie został mocno skomercjalizowany, prawda? I jakby to wszystko weszło do takiego kulturowego mainstreamu i zostało też tak zinstrumentalizowane, tak? Gdzieś wpisuje się w ten taki wymóg, nie wiem, samodoskonalenia, tak? Samodoskonalenia i ten imperatyw kreatywności, jak to się mówi. I wydaje mi się, że w przypadku Broll, jakby ona jakoś tak takie nadzieje na to, ta jej twórczość budzi, że to ma jeszcze jakiś potencjał, tak? Że jakby właśnie ta medytacja też i oddech, bo jeszcze tutaj nie mówiłam o oddechu, tej jeszcze jednej kategorii, która skojarzyła mi się z Urszulą Broll, tak? I też właśnie politycznym wymiarze oddechu, co jest też szalenie ciekawe w ogóle w kontekście pandemii. I ja też czytałam taką książeczkę Franco Bifo Berardiego na temat oddechu, który przywraca kulturze oddech po prostu jako pewną kategorię analityczną, tak? I mówi o tym, jak oddech jest polityczny i jak o tym, że oddychanie nasze jest czymś bardzo właśnie naszym, zindywidualizowanym i on to utożsamia z poezją. Jako poezją, jako takim, ja nie wiem, ekscesem takiej potocznej, właśnie codziennej, sformalizowanej komunikacji. I ja tą poezję też dostrzegłam w twórczości Broll. Tu nie chodzi o poezję w sensie literackim, ale w ogóle taką jakby poetycką, poetyckie formułowanie myśli, czy też poetyckie posługiwanie się obrazem i dźwiękami, tak? I właśnie ten oddech jako kategoria polityczna, jako coś, co jest nasze i on tam przeciwstawia właśnie taką panpoetyczność, która właśnie wyraża się w oddechu, taki panlogizmowi, tak, heglowskiemu, o którym tu też była mowa, właśnie tym zracjonalizowanej kulturze współczesnej. I okazuje się, że właśnie w tej kulturze współczesnej gdzieś tam podskórnie ten drugi nurt był zawsze żywy i to od XIX wieku. Ten taki nurt nastawiony na odnowę duchową, właśnie taki związany z tymi rozmaitymi niekonwencjonalnymi praktykami duchowymi, że on był cały czas obecny we współczesności. I to nawet wielcy teoretycy, tacy jak Roland Barthes, inspirowali się tym nie wprost i nie pisali o tym, tak? Mimo że to jest jeden z przedstawicieli myśli strukturalistycznej, czyli wydawałoby się właśnie takiej zracjonalizowanej, to on pisząc o śmierci autora na przykład nawiązywał do surrealistów, do automatyzmu, a tym samym właśnie gdzieś tam ten koncept, ten kontekst seansów spirytystycznych, tak, znowu odżywa u Rolanda Barthesa, ale to zostało jakby tak, to jest taki inny trochę kultury i historii sztuki, chociaż może dzisiaj już nie jest inny, dzisiaj właśnie to przeżywa renesans. Takie mam wrażenie od jakiejś dekady. W każdym razie wcześniej właśnie ten nurt był takim innym historii sztuki. To nie tylko polskiej historii sztuki, ale też zachodniej historii sztuki, mimo że tymi właśnie praktykami duchowymi dalekowschodnimi interesowało się mnóstwo artystów. Przecież Ad Reinhardt na przykład, tak, szkoła nowojorska cała. Więc to było obecne. Zresztą teraz Hilma af Klint, prawda, jest taką artystką, która wydaje mi się, że też wpłynęła na tą zmianę świadomości o tym, czym jest współczesność, czym jest nowoczesność, o przedefiniowaniu nowoczesności. Że to właśnie nie tylko postęp, nie tylko racjonalizm, ale właśnie także duchowość i mistycyzm. Tak? I wydaje mi się, że tutaj Broll rzeczywiście jest artystką no, szalenie współczesną i no i tak, to może tyle, bo zrobił się z tego taki mini wykład, ale ja się zagalopowałam się strasznie. Ja chciałam powiedzieć o Urszuli, nie o jej dziele. Czy mogę? Dlatego, że było mi dane poznać ją w 79 roku. Właśnie Roger był takim młodzieńcem na słynnym podziemiu, które miało miejsce na Poddaszu, na ulicy Piastowskiej numer 1. Ja mieszkałam naprzeciwko. Chciałam powiedzieć o Urszuli mniej jako o malarce, bardziej jako o artystce życia, jako o osobie, która wpłynęła nieprawdopodobnie na całe pokolenie. Przynajmniej moje pokolenie, ja mam prawie 70 lat, 20 lat różnicy między Urszulą a mną. I była to osoba, która jakby zadecydowała w pewnym sensie o kierunku mojego życia. Będę też mówiła o Jurku Ilgu, którego tutaj nie ma z nami, dyrektor znaku.
który napisał fantastyczny artykuł, ale on jest w takim niszowym wydawnictwie, właśnie o Andengraucie i właśnie o tych ludziach, którzy spotykali się z panem Henrykiem Fańkiem, który tu jest obecny, i wszystkimi innymi. Ale ja chcę powiedzieć, że tak, Urszula, nie wiem, czy jako Ślązaczka, czy jako osoba po prostu przez duże O, była rzeczywiście nieprawdopodobnie zdyscyplinowana i cała jej sztuka, ten okres, który ja widzę tu, prawie że tego nie znam, bo w Katowicach w jej pracowni poznałam te mandaliczne jakby, to są ten okres i potem ten okres zresztą mam, sama dostałam od Urszuli ten malutki obrazek, taki ten styl sztuki japońskiej, można powiedzieć wschodniej. Urszula była osobą dynamiczną, ale dynamiczną wewnętrznie, to znaczy ona się patrzyła na ludzi tylko i wyłącznie pod kątem ich drogi duchowej. Jeśli ktoś tej drogi nie prowadził, to znaczy jeśli ktoś był miałki lub też za bardzo jednak wkręcony w świat materialny, no to powiedzmy sobie szczerze, że Urszula była grzeczna, oczywiście uprzejma i miła, ale nie miała z taką osobą nic do powiedzenia. Cała jej sztuka, tak jak ja ją widzę, tą sztukę oczywiście, była sztuką par excellence duchową. Nie bez kozery, temat tej wystawy to nie jest, proszę Państwa, oddech. To jest słowo atman. W związku z tym to jest jednak coś wschodniego. To była jedna z pierwszych osób, która przynajmniej na Śląsku, ale w tamtych czasach, to były tuż lata przed rokiem 80, oczywiście rok 80 był przełomem, to wiadomo, ale w tych latach wszyscy poszukiwaliśmy, ja miałam 27 lat, tak? I właśnie myśmy wszyscy poszukiwali i ona wpłynęła, ona, Andrzeja już nie było, więc ja na przykład Andrzeja nie znam, poznałam go dopiero po jego powrocie ze Stanów Zjednoczonych, zupełnie innej już takiej sytuacji, ale Urszula po prostu ukierunkowywała na pracę duchową i dokładnie na pracę duchową całą rzeszę ludzi. Ja tych ludzi znam, to są moi przyjaciele, jakby zostali ze mną, ludzie, którzy jakby nie są znani, że tak powiem, tylko my po prostu poszukiwamy. Wobec tego socjalizmu szarego, który był wtedy w Katowicach, Urszula była jakimś rodzajem zjawy, zjawiska, magii, absolutnie, absolutnie magii, ale przede wszystkim duchowości. I to chcę podkreślić, dlatego że nie znam drugiej osoby do dziś, dosłownie do dziś, osoby, która by prowadziła tak konsekwentnie także swoją praktykę duchową. To znaczy wszystkie te obrazy, które ona malowała, malowała na swojej drodze duchowej. To znaczy wszystkie te obrazy, a to już mogę jakby powiedzieć, bo w przesiece też przesiadaliśmy i ona zawsze podkreślała, że wszystko, co maluje, jest praktyką duchową. Ja tu pozwolę się nie zgodzić, że była podróżniczką, dlatego że ona nigdzie nie podróżowała. Zaraz, ale ja najpierw wyjaśnię. Dlatego to rozmawialiśmy też troszeczkę o siedzeniu w dzadzen. No cała historia, gdzie buddyzm dzen wszedł w ich życie, w moje na przykład mniej, ale wschód, czyli Indie jak najbardziej tak. I tutaj absolutnie się przyznaję do inspiracji Urszuli. Urszula była tylko 3 lata młodsza od mojej mamy i jakby, słuchajcie, te dwa światy mojej zacnej mamusi, która no, pracowała 8 godzin dziennie, chodziła ubrana na obcasach i w tych ślicznych tam sukieneczkach, a Urszula w drugich sukniach, na płaskich butach, krótko obcięte włosy, które powiedzmy siwiały już, jak myśmy ją poznali, ale to był kwiat i to był rzeczywiście ktoś tak zupełnie inny w tej konsekwencji i w tej pewności, że jest inny świat. I to dla nas było najważniejsze. To znaczy, że ten świat socjalistyczny, tu szary, zaraz ta solidarność, no ale w każdym razie jeszcze ten świat szary, no to był świat szary i to w ogóle się o nim ani nie mówiło, ani nie wspominało. Ktoś, kto by próbował mówić o jakichś sprawach politycznych, przez Urszulę był od razu torpedowany. Powiem o tym, że Urszula była osobą
siedzącą. I to, co jest powiedziane, miejsce odzyskane o przesiece, do której ona się przeprowadziła, my notabene, żeśmy ją właśnie tam przenosili, nie wiem, czy Roger pamięta, wzięliśmy też wszystkie książki po Urbanowiczach, bo ona likwidowała to mieszkanie i przenosiła się do przesieki. No i wtedy nastąpił też największy prezent, jaki mogliśmy dostać, mianowicie Urszula powiedziała, jedźcie sobie na Kamieńczyk. Kamieńczyk to jest trzecie miejsce, które trzeba tylko wspomnieć, nie mam czasu, które Urszula stworzyła. Bo stworzyła tą Piastowską 1, Piastowską ulicę w Katowicach, stworzyła potem Kamieńczyk. No na Kamieńczyku co się działo, to trzeba osobnej opowieści, to tutaj wam nie opowiem. To też była nieprawdopodobna historia, jakieś 12-13 lat jej pobytu na Kamieńczyku i kolejne pokolenia młodych ludzi, którzy otrzymywali od niej praktykę, to znaczy gdzie ona uczyła, ale przede wszystkim uczyła samą sobą, bo to nie była kobieta mistrz, która mówiła, to była kobieta, która siedziała w dzadzen, która jakby ćwiczyła cały czas swoją drogę duchową. Na Kamieńczyku notabene nie malowała, bo na Kamieńczyku było tak strasznie dużo ludzi i tak strasznie dużo buddystów, którzy tam przyjeżdżali, że Urszula gotowała tylko i wyłącznie takie gary ryżu, makaronu, bo miała też w sobie po jakimś tam czasie, powiedzmy w roku 85-7, weszła w taką tradycję matki wschodniej, to znaczy kobieta jako mądra, która już wiedzę uzyskała i która teraz ma się opiekować wszystkimi młodymi pokoleniami. No i nie będę Państwu mówić, że to było właściwie najbardziej fantastyczne, jak się miało przed sobą kobietę, która praktykowała, która była konsekwentna, która każdemu poradziła, ale która żyła absolutnie w zupełnie swoim tym jestestwie góra, dół. Dlatego ja tutaj tak się troszeczkę sprzeczam, że właśnie Urszula nie była podróżniczką. Dlaczego to mówię? Bo my, mój mąż wtedy, ex dzisiaj, i ja podróżowaliśmy bardzo dużo do Indii. I Urszula mówiła, a wy tam do tych Indii, po co wy tam jeździcie, to tu trzeba siedzieć i tutaj jest to samo, bo to jest tylko góra, dół, czyli sprawa duchowa na górze, no i ten materializm, który trzeba pokonać. Więc jej siedzenie w tej pozycji medytacyjnej do dzisiaj jest dla mnie niezwykle ważne, bo ona łączyła w sobie, zresztą tym malarstwem też jak najbardziej, łączyła w sobie niebywałą praktykę duchową. Ja nie znam już potem, chyba tak szukam jeszcze teraz w pamięci, osoby w Polsce, która by tak połączyła praktykę duchową z życiem, no i oczywiście z życiem artystycznym, no wiadomo, że malowała. W Przesiece malowała już bardzo dużo, na Kamieńczyku nie, zajmowała się tylko i wyłącznie buddyzmem dzen i prowadzeniem tego domu. Tam wszyscy przyjeżdżali i chłonęliśmy zasady życia duchowego. Ja skłaniam głowę rzeczywiście dzisiaj w ten dzień rocznicy jej odejścia, jak to my mówiliśmy. Urszula też była osobą, która nauczyła nas lub uczyła nas, nauczyła, nie wiem, ale uczyła nas, czym jest śmierć. To ona pierwsza tłumaczyła tybetańską księgę umarłych, tak jak umiała, to znaczy z tego swojego języka niemieckiego i czytała nam całe fragmenty. Więc to był czas, kiedy jeszcze ho, 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 ho i dopiero potem parę lat później się ta książka ukazała w tłumaczeniu Ireneusza Kani. To już w wydawnictwie literackim, to już arcydzieło też tłumaczeniowe. Urszula uczyła nas po prostu duchowości, czym jest duchowość, po co jest duchowość i także tego, że no, trzeba pracować w kierunku swojej duchowości. Za to jej dziękuję oczywiście. Taka anegdota, nie, bo mam tutaj oprawę, znaczy grafikę jej właśnie na tłumaczeniu mojej książki i to, co jest zupełnie niewiarygodne, synchronizacja. Jacques Vigne to jest Francuz, którego ja poznałam w Indiach. Ja potem jeździłam do Indii przez około 20 lat i ja jestem w nurcie duchowości indyjskiej, nie buddyjskiej, tylko właśnie jakby hindu. I Jacek Santorski, który przyjął tą książkę do tłumaczenia, tak też bardzo z ulicy poszłam, on ją przyjął.
I potem do mnie dzwoni. Ja mówię, dlaczego ta książka jeszcze nie jest wydawana? Mówi, bo wiesz co, bo ja poprosiłem Urszulę Brol, żeby mi przysłała jakąś grafikę, ale ona ciągle mówi, dobra, jutro, pojutrze przyślę. A ja mówię do Santorskiego, no to panie Jacku, to ja zadzwonię do Urszuli i poproszę Urszulę. No kwestia była taka, że zmieniłam w międzyczasie nazwisko. I jak Urszula, jak do niej zadzwoniła, mówię, słuchaj, no dawaj mi tą grafikę na tą moją książkę. Mówi, tak, no oczywiście, już wysyłam. Dla mnie to jest połączenie dwóch mistrzów. Urszuli, tej kobiety, mistrzyni, ale jak powiedziałam, nie mistrzyni mówiącej, tylko mistrzyni żyjącej zgodnie ze swoją duchowością. No i Jacques Avignon to już jest mój mistrz, taki, którego w Indiach poznałam. I to jest dziś, od dzisiaj już taka rzecz najbardziej cenna w mojej bibliotece. Pewnie już wszyscy państwo chcą iść do domu, ale więc ja zakończę. Właściwie wydaje mi się, że jeżeli mówimy o sztukach wizualnych, to sztuki wizualne, jak nazwa wskazuje, są wizualne, więc właściwie nie powinniśmy nic mówić, tylko patrzeć. I myślę, że sztuka wizualna mówi sama za siebie. No ale skoro już tu jesteśmy i skoro mam coś powiedzieć, to chciałbym nawiązać do tego, co tutaj pani Balisz powiedziała o nomadyzmie Urszuli. Więc ja myślę, że Urszula jak najbardziej była podróżniczką, tylko była podróżniczką wewnętrzną. Ona bardzo nie lubiła podróżować. Jedynym jej sposobem podróżowania to był samochód, który przyjmowała i chyba najdalszą podróż, jaką odbyła w życiu, jeśli się nie mylę, to było do Budapesztu pojechała raz, chyba. To była podróż życia, a poza tym nie podróżowała. Natomiast jeśli pomyślimy, jeśli popatrzeć na jej sztukę, skąd ta sztuka się brała, skąd ona pochodziła i jak to powstawało? Czasami rzeczy mogą powstawać dlatego, że zakładamy, że chcemy je zrobić, albo mogą się wydarzać. Podobnie jak kiedy udajemy się w podróż, możemy udać się w podróż do celu i możemy ten cel znać, albo możemy po prostu podróżować do przodu. Myślę, że sztuka Urszuli, mojej mamy, była taką podróżą do przodu, czyli jak do jakiegoś celu, ale ten cel nie był jej znany. I w tym sensie możemy powiedzieć, że to jest taka sztuka nomadyczna. Cały czas to była droga, w której ona coś odkrywała. A co tak naprawdę odkrywała? Myślę, że jeżeli mówimy o jakby duchowości czy rozwoju duchowym, to są takie bardzo górnolotne, piękne pojęcia, które bardzo mało znaczą tak naprawdę. Ale to, co ona próbowała robić, mi się wydaje, to odkrywać siebie samego, siebie samą. I jakby taka wewnętrzna podróż, czy ona była podróżą duchową, czy nie, co to znaczy podróż duchowa, tak? Ale rzeczywiście ta metafora góra-dół, ona jest widoczna w bardzo wielu jej pracach i w tych akwarelach geometrycznych, które są w sali poniżej i w kilku pracach tutaj, można zobaczyć rzeczywiście. I to jest jakby, no tak to bym powiedział, że jej sztuka jest takim odkrywaniem siebie. I ona, i to jakby na przestrzeni lat, i na przestrzeni tego, jak ona się rozwijała jako artystka, wyrażało się w zupełnie w bardzo różny sposób. Moje spotkania z Urszulą stały się rzadkie, odświętne. Ja co prawda, podobnie jak ona, sobie wybrałem jako miejsce święte ten krajobraz naturalny i kulturowy Karkonoszy, Sudetów w ogóle, ale przesieka to tylko jeden mały
mały punkcik na tej bardzo rozległej dolnośląskiej mapie. Ja myślę, że to, co powiedział Roger, jest może nie tylko ze względów serdecznych, ale też i takich poznawczych, bardzo trafne. Mianowicie podróże wewnętrzne Urszuli. To prawda, że uprawianie malarstwa, tworzenie obrazów, to jest po prostu używanie pewnego wehikułu, który nas przenosi w rozmaite, w różne kondygnacje naszej osobowości. I w tym sensie myślę, że podróż wewnętrzna Urszuli, tak, miała miejsce do samego końca, prawdopodobnie do samego końca, ale równocześnie ten dom w Przesiece, niezbyt dostępny, tam żeby się dostać trzeba było wykazać się akrobacją czasami, szczególnie w porze zimowej to było niemal wykluczone. Wielokrotnie zadawałem sobie pytanie, jak oni sobie tam, Urszula i Henryk Smagacz, którzy mieszkali tam wspólnie, radzą zimą, kiedy do sklepu, najbliższego sklepu było parę dobrych kilometrów i to bynajmniej nie prostą ani wygodną drogą. Jak sobie Urszula radzi w otoczeniu tej gromady kotów, która się tam skupiła wokół niej i którą ona się bardzo troskliwie zajmowała. Ja myślę, że to był koniec podróży, że Urszula po prostu, a szczególnie po tym wielkim kryzysie zdrowotnym, po którym wróciła ze Szczecina, ponieważ długo i bardzo ciężko chorowała, przechodziła przez bardzo skomplikowane etapy terapii nowotworowej, że to właściwie już nie była podróż, że Urszula dotarła do jakiegoś miejsca, dotarła do jakiegoś punktu, który był ostatnim, ważnym, jakkolwiek wcale nie musiał oznaczać jej odejścia, wcale nie musiał oznaczać śmierci. Moje ostatnie z nią spotkanie, które miało miejsce w przeddzień jej ostatnich chyba urodzin. W przeddzień, dlatego że tak obawialiśmy się, że w dniu urodzin to tam się zwali kupa ludzi, więc przyjechaliśmy. Urszula była taka sama, młoda, radosna, no troszkę posiwiała, troszkę oczywiście starsza, ale nieznacznie. Taka sama młoda jak wtedy, kiedy ją zobaczyłem po raz pierwszy. A tu jeszcze muszę dodać, że to nie należy do spraw artystycznych ani może biograficznych, ale przez długi czas Urszula Broll, jeszcze chyba zanim została żoną Andrzeja, była po prostu lokalną pięknością w Katowicach. To była jedna z najpiękniejszych dziewcząt. Być może moja słabość do okularnic też tutaj coś ma do rzeczy w okularach. Zawsze używa okularów. I to ciekawe, że to piękno to nie tylko była jej uroda cielesna czy wdzięk osobisty. To był jakiś taki dar, który Urszula pomyślnie przeniosła od tamtych swoich pierwszych chwil aż do, jak myślę, naszego ostatniego spotkania. Ale to już więcej może nie będę. Ciągle tutaj mówimy o sztuce duchowej, duchowości, rozwoju duchowym, jakichś tradycjach i tak dalej. To wszystko bardzo piękne i prawdziwe i wspaniale. Natomiast
Dalaj Lama powiedział kiedyś, że moją religią jest dobroć. I to, myślę, jest takie, rzeczywiście to jest prawdziwa duchowość. Bycie dobrym, przyzwoitym człowiekiem. To jest bez względu na to, czy jesteśmy artystą, czy jesteśmy osobą, która zajmuje się sprzątaniem, jakie mamy wykształcenie. To zupełnie jest jakby fundamentalna sprawa. Tak? I jeżeli sztuka, czy też to, co robimy w życiu, cokolwiek by to nie było, pomaga nam w odkrywaniu siebie, żeby stać się lepszym i bardziej przyzwoitym człowiekiem, to wtedy jest to rzeczywiście ścieżka duchowa. W innym wypadku jest to, wydaje mi się, że i tutaj nie mówię ani o twórczości o mojej mamy, ani nie mówię o nikim, mówię w taki ogólny sposób. W innym sensie jest to po prostu ścieżka złudzeń, bardziej bym powiedział. I tak na koniec jeszcze taką jedną ciekawostkę powiem. Moja mama zawsze oczywiście była buddystką, uważała się za buddystkę. Ja się z nią zawsze wykłócałem, tak naśmiewałem się troszeczkę zabawie. Mówiłem, ty nie jesteś buddystką, ty jesteś manicheistką. Ponieważ jakby to też jest widoczne w jej sztuce, całe życie, odkąd tylko pamiętam jako dziecko, do śmierci, nigdy nie mogła rozwiązać tego dylematu dobra. Ona widziała świat jako przeciwstawienie dobra i zła, jako ścieranie się dobra i zła. I dobra i zła w takim zupełnie buddyjskim pojęciu, ponieważ jakby taką fundamentalną doktryną buddyjską jest doktryna pustki, czy też shunyaty, która najogólniej biorąc mówi, że wszystkie zjawiska nie mają swojej samodzielnej, nieoddzielnej, ustanowionej przez siebie samego natury.